Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Wikingami w Crusader Kings 3. Tak więc, zbliżamy się do przejęcia tronu Cesarstwa Hiszpanii. Myślę, że to jest już kwestia niezbyt długiego okresu czasu. Mamy praktycznie 90% terytorium, to są już tylko jakieś maleńkie państewka, które jeszcze stawiają opór. Co do naszego państwa, no to niedługo czeka na dziedziczenie, bo nasz obecny cesarz Egil ma już 72 lata, jest szczery, ułożony taki, wychowany, dobrze opanowany, cnotliwy, jest mistrzem filozofów, geniuszem, herkulesowo silny, piękny, konsekrowana krew, służył w gwardii waragiańskiej, gdzieś w czasie wojen stracił jedną nogę, to nie jest dobre. Uchodzi za uwodziciela, mimo że jest cnotliwy, więc to takie dosyć dziwne. Jest pielgrzymem, badaczem, takim skolarem. Dba o swoje ciało, jest znany z organizowania imprez i jest oczywiście teologiem, czyli zna się na naszej religii. Czyli co? Ostatnio jeszcze też zajęliśmy Serbię, czyli my. Zajęli ją nasi święci wojownicy tutaj i władzę przejęła nasza córka. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie z buntownikami, ale chyba tak. Dobrze, że jest w sojuszu z Tesalonikami, to zdecydowanie zwiększa jej szanse. Zobaczymy, jak tu się sytuacja ułoży, no ale lecimy z tym koksem. A, to nasi jacyś niewierni, których... nasz władca, czy myślę, że on bardziej jest naukowcem, inaczej by spisywał swoje przemyślenia, niż był poetą. Więc powiedzmy, że w ten sposób. I jak tutaj z rozwojem? No, ładnie wszystko się rozbudowuje, tak jak powinno. Siły nasze po prostu niewyobrażalnie ogromne. Tu na razie ciągle ci Karolingowie rządzą, kurde. No nic, nie poradzimy na to. Tutaj byśmy, myślę, wykonali kolejną akcję, czyli... No właśnie, tylko gdzie mamy klej? Mamy klejmy do tego, moglibyśmy skorzystać. Albo de jure o któreś księstwa. Tak to niewiele zmieni, bo to są takie praktycznie... W każdej prowincji mamy po jednym terenie, co mi się średnio podoba. Moglibyśmy sobie tu zrobić jeszcze jakieś roszczenia i spróbować to później w jakiejś jednej większej wojnie. Tak, te roszczenia dosyć szybko się generują. Co do ciebie, może zmieńmy to w ten sposób. Tylko czy my dożyjemy tyle czasu, żeby te roszczenia później wykorzystać? Ja bym chciał całą tą Galację przejąć, ale to na papierze łatwo, w rzeczywistości nie będzie tak łatwo. No nic, czekamy. Też trzeba by obserwować, czy nasi wasale nic nie kombinują. Dobrze. Lepsze stosunki się przydadzą. Podoba mi się, jak mocna Anatolia jest i jak dużo tutaj terenów już przestało być ortodoksyjne. To mnie naprawdę cieszy. No tu mówię, musimy tak naprawdę tylko z tym islamem sobie poradzić i też będzie spokój. To jest teraz troszkę uciążliwe, bo praktycznie ciągle gdzieś jacyś islamiści buntują. Ślub. Nie wzięli, tak myślałem, że nie będą chcieli, bo coś tam im nie będzie pasować, ale przeszło. Dobra, moglibyśmy zwiększyć limit terytorium. To jest fajne, co teraz odkryliśmy. Tutaj ciągle nie mamy tych dwóch rzeczy, ale nie używamy tego, więc myślę, że sobie darujemy.
a my tą prymigeniturę mieliśmy odkryć, chociaż niby w tej chwili wszystko jest ok i głosują na naszego syna. Możemy zacząć też uczyć wnuka. Dobra. W ten sposób, żeby poprawiać relacje. Kim ona jest? Nie wiem, ale niech dołączy. Jest dosyć talentowana. I do więzienia jak najbardziej. I musi zmienić wiarę. To jest podstawa. Dobra, kolejne roszczenia. Jeszcze bym z chęcią, bo to też jest chyba część. Tak, to jest część tej galacji. Może przy trzech już starczy. Już najchętniej to bym jeszcze też i to, i to by całą tą galację w jednej wojnie przejął. No, niech to zapłaci i tyle. A stajemy się coraz lepsi, jeżeli chodzi o zarządzanie. Czemu mamy... A nie, dobrze, wyświetlił się nie to drzewko. Dajmy tutaj większe kontrybucje i później pójdziemy na lepsze stosunki i wyższe podatki, jeżeli chodzi o miasta. I o jakieś tutaj możemy łapóweczki za haki ściągnąć. Nie odmówimy, nawet jeden 8 dyszek dał, to jest już całkiem nieźle. Coś nam... Co tu się stało? A, nie mamy zarządcy dlatego. W sumie nasz syn by się nadawał, chociaż nie jest jakoś super dobry, ale wystarczy. I kolejny wnuk, tym razem po naszej córce. To tu jest coś nowego. Jakaś grupa, nie wiem, kto to jest. Czekaj, grupa szukających chwały wojowników jest. Między nimi grupa jakichś weteranów szukających nowego pana. No dobra. Czy powinniśmy ich zatrudnić? Możemy ich zatrudnić. Myślę, że władca jest nie jest jakiś wojowniczy. Ja myślę, że zgarniemy pieniążki za piwo. Niech sobie piją, u nas nie będziemy ich werbować. Nie potrzebujemy teraz dodatkowych sił. No, co do wojska, to po prostu mamy go więcej niż dużo. A tu oczywiście wszystko rozwijamy. I więcej dzieci z naszej dynastii, ok. Jakieś tajemnice odkrywamy. Może i niedobrze, może i dobrze. Ciężko powiedzieć. Co to za wojna? Co? Oni chcą zdobyć Bawarię? Oni są z naszego rodu, z tego co widzę. Nie. Nie są z naszego rodu chyba. Nie jestem, ale pomożemy im w sumie. Ciekawa sytuacja.
To państewko zaatakowało Bawarię. Tylko właśnie, no tutaj byśmy wobec tego chcieli jakieś małżeństwa ugrać, jeżeli tak ma to się potoczyć, czyli powiedzmy z naszą wnuczką matrynarnie. O. No ciekawie, podejmujemy interwencję tak naprawdę, żeby obsadzić jakiegoś pomniejszego lorda na tronie. Że sami wyruszyliśmy osobiście na tą akcję. Ciekawe. Tam doszło do pierwszej bitwy. Kolejne roszczenia. Myślę, że będziemy wobec tego generować kolejne, bo w tej sytuacji, kiedy no i tak mamy inną wojnę, to możemy sobie zostawić na troszkę później, o ile dożyjemy. Nie widzę z tym problemu. Też dobrze, że no, nam zima nie przeszkadza, tak bym to ujął, że mimo, że atakujemy w okresie niezbyt sprzyjającym, jeśli chodzi o klimat, to no, nie mamy z tym jakoś większych problemów. Widzę troszkę armii przeciwnika, które gdzieś tam sobie wędrują. Podzielmy nasze główne siły. Te są nie nadające do oblężeń, pójdą naprzód. Te pójdą na stolicę przeciwnika. Tam byśmy zniszczyli te 5000, to jest na tyłach. O, nawet 8. Bo 20, co tu się dzieje? Niech przybywają na dwór, nie widzę problemu. No i tu będzie trzeba po prostu to ogarnąć, bo samo to się nie naprawi. Mamy na szczęście artylerię, czyli oblężenia nie powinny być za trudne. Przykro mi, pójdziecie do więzienia, żeby wspomóc nas finansowo później zwyczajnie. Tak jest. Oblężenie trwa. Kurde, ta armia uciekła, no. Czy jak polecimy za nią, to troszkę będziemy tracić ludzi tu ganiając się po tych stepach szerokich. Tego bym chciał uniknąć, szczerze. O, te roszczenia to robimy w tempie zaskakującym wręcz. No dobra, to robimy dalej. Niestety możemy umrzeć za nich i użyjemy, no ale cóż, takie życie. Dobra, tu. No tu naprawdę by się przydało ich rozbić nad granicą, tą dużą, prawie 30, ponad 30 w sumie tysięczną armię. Że nie uciekają coraz głębiej i to znaczy, że będziemy ponosić straty ich ścigając. Kurde, no. To mnie nie cieszy. Czy zawsze mogę wysłać kolejną armię z drugiej strony, żeby im przecięła drogę? To też jest jakąś możliwością, jeżeli będzie to się kontynuowało. Będzie chyba trzeba to zrobić. Po prostu i tyle. Jedna armia tu, druga z tej strony. No i teraz nie bardzo mają gdzie uciekać. I zostali wzięci w dwa ognie. No i bardzo ładnie. Chyba to już rozbije ich tutaj główne siły. Jeżeli im zostało prawie 30 tysięcy ludzi, to nie jest tak mało. Dobra, uderzmy na te 20 tysięcy. Kolejna wojna, tym razem tu. Możemy też dołączyć. Nie wiem, czy będę musiał w niej brać udział. Wydaje mi się, że być może poradzą sobie sami w tej wojnie.
Wolę brać po jednej, bo mówię, i tak nie mamy na razie pośpiechu tu z atakowaniem. Robimy sobie tak na przyszłość, jeśli będzie okazja użyć w ogóle tych roszczeń, bo jest duża szansa, że zwyczajnie nie zdążymy ich użyć. Tu trwa bitwa. Wyślijmy te 70 tysięcy jakoś wsparcie. Czemu by nie? No i ślicznie. Potrzebowalibyśmy jeszcze dwa tereny zająć, żeby cię pomawiać ze trzy może, no, ciężko powiedzieć. Jaki jest układ sił w tej wojnie? Bizancjum 23 tysiące. Powinni sobie poradzić sami w teorii. Jakby co, zawsze możemy też dosłać nasz zakon tam na przykład. No, Bizantyjczycy to prawosławni, tam ortodoksi, więc możemy taki myk zrobić i użyć właśnie zakonu. Jakaś bitwa. Ciekawe, czy nasi tu wygrają? Powinni. Już tu nadchodzi sporo wrogów. Podzielmy i przejmijmy te siły, które tutaj próbują coś nabruździć. I wojna powinna się teraz zakończyć. Nie, nie zakończyła się. Trzeba to zaszturmować. Tu pomożemy. O, ślicznie. I kto teraz rządzi? Rządzi on. Właśnie ja nie wiem, czy on jest od nas, czy nie od nas, bo... Kto jest głową rodu? Niby on jest głową rodu, czyli to nie jest do końca... No nie, no dynastia jest ta sama, czy nie, to są nasi, tylko jakiś inny dom. Pasuje. Są już w stanie kolejnej wojny, ale powinni sobie poradzić. Jakby co, to możemy już tutaj w tym kierunku się udać, bo... Dobra, ja bym jemu... A nie mogę. Czekajcie, czyli... No nie, no on jest naszym sojusznikiem. Nie rozumiem, czemu nie mogę mu pomóc, jeżeli on jest naszym sojusznikiem, no ale... Mniejsza z tym. Wycofamy te siły do domu. I zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. W ten sposób. No, kurde, ci tu przegrywają jakimś cudem. No nic, w tej sytuacji tutaj weźmiemy zakon. 12 tysięcy dnia nie możemy. A nie, bo to nasi walczą między sobą. Ja myślałem, że on z Bizancjum walczy, a to jest wojna między nimi. Okej, okay, to nie, to nawet nie ingeruje w to, bo ta wojna nie jest nam na rękę, żeby oni wygrali, więc tym bardziej ją zignoruję. Tu się zrobił bajzel w tej chwili, że się podzieliło. Nie tak, jakbym sobie tego życzył. Ale my klejmy tutaj. I mamy klejmy tutaj. I myślę, że jeszcze na to wszystko możemy też zacząć małą, świętą wojenkę, chociaż to nie dosyć silny, więc może sobie odłożymy na później. Na razie rozegrajmy to na spokojnie.
Tak. Użyjmy w pierwszym ruchu zakonu. Może go poprowadzić. Myślę, że na stolicę od razu. Tylko tam jest sporo wojska, kardynał. I wzywamy resztę, tylko że oni się będą przez 6 miesięcy mobilizować, co mnie średnio cieszy. Dobra, rozbijmy mu, nie możemy nic innego zrobić, stanie się i tak w ten sposób, że tu do niego wpadliśmy. Czy on nam te chce zniszczyć tą armię? No ludzie, co za dziadyga. Nie to, żebym mu pozwolił. Dwóch najemników stać. No, przy takich pieniądzach, jakie posiadamy, to trzeba się ograniczać. Okej. Pierwszy dostał się do niewoli przez swoją ignorancję. Tutaj bierzemy większą kasę z miast. To się przyda. A nasi najemnicy idą pomóc zakonowi, który pewno by wygrał, ale nie chcę ich wykrwawiać niepotrzebnie, jeżeli można to zrobić łatwiej. Dobra. Okej, tutaj trzeba już całkiem sporo tych punktów zwycięstwa. Gdyby nam się udało przejąć to miasto, no to już jest po zawodach, tylko no do tego potrzebujemy tutaj kompletu naszych, czy kompletu, przynajmniej dużej części naszych armii. Okej, nasze jednostki specjalne już pod bronią, więc no tu potrzebna jest artyleria po prostu, żeby to ogarnąć i tyle. Czyli lecimy na tą prowincję. Jestem ciekaw, jak przebiegnie następne dziedziczenie, czy to, co teraz nastąpi. Póki co wszystko jest pod kontrolą, więc okej. Pozbyliśmy się rywala, to niezmiernie cieszy. No właśnie, jest artyleria, czyli powinno się zacząć poprawiać. A, ktoś zwiał. Czasem się tak zdarza, że ktoś ucieknie z więzienia. Tu mamy dwie armie, możemy je, albo w sumie tak już, chyba po zdobyciu tego będzie po zawodach. Tak jest. Kończymy. Czyli mamy to, co chcieliśmy tutaj. Tak. I ślicznie. Więc teraz temu synowi, nie rewołka, mamy dać tytuły. No mówię, teraz będziemy robić tu krótkie odcinki, bo w tej kampanii się dużo rzeczy będzie wieszało. Czy on ma to? Czy on rządzi tym osobiście wszystkim? On nie ma wasali pod sobą. Wow, jestem pod wrażeniem. Bardzo silny potencjalnie. 18-20 tysięcy ludzi. To jest coś. Pieniądze tu od głowy naszego kościoła. Ciekawe, czy zaraz będziemy mieli bunty muzułmanów, no jest na to szansa. A, jeszcze nie rozdaliśmy. Czekajcie. Pogońmy ich w cholerę z ich kłótniami, nie będziemy tego załatwiać. Ty otrzymasz te tereny. I ślicznie. Czyli tutaj żeśmy w miarę to wszystko poogarniali. Jeszcze potencjalnie jest jedno królestwo do utworzenia, ale to się z tym nie będziemy spieszyć. A jak wygląda nasz wnuk? Też nieźle. Podoba mnie się to. Co tu widzę? I następna technologia. Mamy primogeniturę.
Czyli teraz skupmy się na tym. Myślę, że to już są czasy, żeby odejść od starych zwyczajów. Było dobrze, dawaliśmy radę jakoś, ale usuńmy zasady dziedziczenia co do wszystkich naszych tronów. Tak. Mamy teraz naprawdę masę prestiżu, więc możemy sobie na to pozwolić zwyczajnie. Dobrze. Myśmy stracili, ale teraz zmieńmy na primogeniturę w ten sposób i możemy sobie wybrać następcę. I teraz jest poważne pytanie, ale myślę, że jednak wybierzemy jego. On naprawdę jest talentowany, stał się myśliwym, poetą. Nie widzę tutaj problemów. Nie mogę go mianować? Muszę móc. Czekajcie, gdzie to jest? Sukcesja. Gdzie on tu jest? A może być też córki, ale nie będziemy tutaj generować jakichś takich sytuacji. To był chyba ten syn, jak się nie mylę. Najmłodszy. Tak jest. I niech on zostanie naszym następcą. Myślę, że nie będzie jakichś wielkich problemów, jeżeli chodzi o sytuację. Kto to jest? Tylko, że on jest z Balatonu. Ale dobra, nie za pieniążki. Nie musimy akurat koniecznie zabijać, myślę. To nie jest nam jakoś super do szczęścia potrzebne, żeby się go pozbywać permanentnie. To może wziąć ślub. Nasza wnuczka. Z naszym czempionem z Bretonii nie widzę problemów. To jest, myślę, dobra. A nie mogę? Nie rozumiem. Ona nie może wziąć ślubu, bo powiedzmy, poszukajmy w ten sposób. No tu przejdzie. I niech będzie bez tego w ten sposób po prostu. Okej, okay, no ta wojna nas specjalnie interesuje, ignorujemy ją. Tutaj ślicznie przejęliśmy kontrolę nad ogromnymi obszarami. Mamy pełną kontrolę nad sukcesją. Moglibyśmy de facto stworzyć sobie tytuł królów Andaluzji i go zostawić w ręku władcy. Czemu by nie? Dobra. Bo tytuł główny ciągle jest nie do przejęcia, chociaż nasz syn dopiero go przejmie, ale to okej. I kolejny wnuk się pojawił, również będziemy go wychowywać osobiście. Nie dożyjemy jego dorosłości, ale czemu nie? I skupmy się na investition. Tu. No, tak się całkiem to rozwinęło. Oj, sorki, na minutkę. Dobra, czyli dalej rozbudowujemy.
Tak. W sumie odpuśćmy sobie, nie potrzebujemy chyba teraz jakichś tutaj imprez, żeby coś zmieniać. Tu byśmy mogli to upgrade'ować jakimś cudem, pewno to jeszcze jest obca kultura, dlatego nie. Chciałbym tu rzucić okiem na te kultury. Tak jest, no tu jest ta kastylijska, no dobrze. A najważniejszy jest rozwój naszej kultury niż tutaj zabawa z tym, co najwyżej tutaj warto by było na naszych osobistych ziemiach popracować nad religią trochę. Czyli gdzie to jest? Tu. No i zacznijmy zmniejszać ilość islamu. Kontrolą jest dobrze, zaskakująco dobrze jest z kontrolą w państwie. Kto to jest? Nie wiem, czym on jest w więzieniu, ale jest, trudno. To jego problem, nie nasz. Podateczki. Ale tu by troszkę warto było wysprzątać, to znaczy mając już te wszystkie tytuły, ogłosimy się również cesarzem Bałtów. I teraz do tych ziem mamy de facto, powinniśmy mieć roszczenia, ale chyba nie mamy. No, musielibyśmy po księstwie to robić. Zróbmy wobec tego na szybko to. I mając to, powinniśmy być w stanie zażądać tych terenów. No, w Balatonie niestety dalej rządzą Karolingowie, chociaż albo ci nie mają tu roszczeń. Czy dałoby się ich... Takie pojedyncze trendy mnie mało interesują, szczerze powiedziawszy. No i tu szkoda, że nie możemy od nich zażądać zmiany wyznania, ale i tak jest dobrze. Jakaś wojna. Możemy pomóc, chociaż myślę, że sobie poradzą. Zostali zaatakowani przez... O, niebezpiecznie, bo to wojna o niepodległość. Jeśli się uda, to by się te wszystkie małe, nieszczęsne państewka tutaj pobuntowały. A tego byśmy nie chcieli, więc z pewnością wysyłamy nasz kontyngent. On tutaj wdepcze w ziemię. Bez większych trudności. No, musimy wyruszyć w głąb, chociaż tracimy dość szybko punkty zwycięstwa na razie. A to się zaraz zmieni. Zresztą myślę, że będzie można podzielić te siły na pół. Nie ma potrzeby mieć aż tak wielkich w jednym miejscu. Albo weźmy to szturmem i pomaszerujmy. Czyli tu szturmujemy. I tu ruszamy im zadać brzydką klęskę. No, przykro mi, będziesz musiał zapłacić za swoją wolność i doszło do bitwy. Po prostu egzekucja. Jednak tysiące naszych. Lepiej wyszkolone armie. Lepsi dowódcy. No, bez szans byli. Nie mówiąc już o ilości. I weźmy to, czyli większe podatki generalnie. Możemy postawić kolejny uniwersytet. Nie wiem gdzie. Co? W Cambridge? Przecież Cambridge jest w Anglii. Aha, czyli Anglię żeśmy przejęli. Ciekawa sytuacja. A nie, my mieliśmy Anglię. Kurde, pomyliło mi się z rozgrywką tymi Karolingami, bo też dzisiaj ją nagrywałem. Ale gdzie ty gadam? Tu przecież zaczynaliśmy w Anglii.
Tam miałem Anglię jako niezależne terytorium rządzone przez naszą rodzinę. No właśnie tak jest, jak się trzy kampanie naraz prowadzi. Gdzie to Cambridge teraz jest? Gdzieś tu powinno być, bo tu jest Oxford. O, ale nie widzę Cambridge. Szukajmy. Nie charakter, tylko... tytuł. Cambridge czy Cambridge? Nie pamiętam. Chyba. Nie widzę. Dobrze. Jest baronia, ale gdzie to jest? Tu. Nie możemy? A, bo coś się buduje. No dobra. I to zrobimy później. Na razie wracamy do naszej wojenki. Cyk. No, teraz już jest egzekucja. No, zostało im pół armii. Tracą region za regionem. Ale ciekawe w ogóle, że zdecydowali na bunt w tej sytuacji, bo no, chyba, że liczyli na brak naszej interwencji. Dobrze, niech przybywają. Nie jesteśmy nieśmiali, ani jacyś paranoiczni, więc nie widzę powodu, żeby tego nie robić. I tutaj dorwaliśmy jakieś uciekające siły wroga, które są tak... biegają naokoło jak kot z pęcherzem, wpadają na naszych... przechodząc po prostu w pobliżu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale okej. A ktoś zwiał z więzienia. Nie jest to jakiś wielki problem, szczerze powiedziawszy. I pozbyliśmy się rywala. Małżeństwo kolejne. I co byśmy tutaj wzięli? Mamy tu dwa drzewka, takie, które mi zależało. W sumie trzy nawet. A rozbudowa jest nie najgorsza. I myślę, że na tym etapie ta ekonomia jest tym, co jest najważniejsze takiego wielkiego imperium. Militarnie i tak już każdego pokonamy, a tu jednak ekonomia troszkę może dać nam bonusów. To kończy się ta wojna, czy nie? Nie wiem, nad czym nasz sojusznik myśli w tej chwili. Że tego nie kończy. Dobra. Czyli mamy tu zwycięstwo. Kolejna wojna. Poczekajcie. Najpierw zróbmy tak. Odeślijmy wszystkich do domu. Co to za wojna i o co? Oczywiście, że tak. To jest duża wojna o cały Epir. Być może się uda to przejąć. Wybralibyśmy też nowego marszałka, bo no stary dożył swoich dni, zakładam. I dajmy kogoś z połowy wasali. Nie ma wielkich różnic w umiejętnościach. Zajrzyjmy też do tego Cambridge, czy tu już się wybudowało? Jeszcze nie. Jak wygląda sytuacja między Tesalonikami a Bizancją? Powinni sobie poradzić. Bizancjum ma w ogóle swoje jakieś inne konflikty jeszcze. Więc coraz bardziej mi się wydaje, że nie ma sensu nawet tu im pomagać. Tu, no tu niestety nie ma żadnych małżeń z naszym rodem. Trzeba by coś z tym zrobić, szczerze. Małżeństwo... A może być ta wnuczka, powiedzmy... Ja tak nie przejdzie. Nie mogę tu... A nie, no, ja chcę jego. Powiedzmy tak... A on się nie, jakby nie pojawia, może nie za... A, bo on też naszym wnukiem jest, może... Po prostu musi być troszkę dalsze pokrewieństwo.
A tu by się zgodził? Nie zgodziłby się. Ale tu by się zgodził i jak najbardziej mi to pasuje. No i chciałbym ten Cambridge wybudować, bo zapomnę w następnym odcinku zwyczajnie, że mam go zrobić. A to się buduje, chociaż nie, już chyba zaraz się... O, 20 dni zostało. A niech przybędzie jakiś mądry mąż. A nie jest jakoś super mądry, szczerze powiedziawszy, no ale niech jest. I tutaj jeszcze pieniążki za jeńców, czemu by nie. Cambridge powinno się tu rozbudować. Tak jest. Czyli możemy postawić uniwersytet. Bo szkoda, żeby nie wykorzystać tych wszystkich zasobów maksymalnie. I myślę, że na tym zrobimy na razie przerwę. W następnym odcinku pomożemy... Tam, znaczy nie wiem, czy warto, czy jednak nie lepiej się skupić tutaj na wyrównaniu tych terenów. Zobaczmy, ile zostało do odkrycia tej technologii. 40 dni. Więc bardzo, bardzo mało. Byśmy to wchłonęli wszystko, przynajmniej w miarę. No dobra. Pozdrawiam i do zobaczenia.